Tomasz Rauner, witam serdecznie ze studia Śląskiego Biznesu. Moim i Państwa gościem jest rzecznik małych i średnich przedsiębiorców, pan Adam Abramowicz. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Kongres MŚP, więc nie mogło zabraknąć tutaj rzecznika. Proszę powiedzieć, w jakim głównie celu pan przyjechał do Katowic? Uczestniczę w panelach. Przed chwilą był panel podatkowy. Rozmawialiśmy, co trzeba zmienić jeszcze w naszych podatkach, a przede wszystkim jak współpracować z administracją skarbową, żeby konstytucja biznesu mogła być wdrażana w życie. Byli przedstawiciele administracji skarbowej. No bez współpracy administracji skarbowej, przedsiębiorców i ich organizacji i rzecznika tej rzeczywistości nie zmienimy. Nadal będzie to jakby dwa wrogie obozy, a powinno być inaczej, tak jak jest w innych krajach, że urzędnik jest życzliwy wobec podatnika, wobec przedsiębiorcy, raczej mu doradza, jak wypełnić jego obowiązek, a nie traktuje go jako z góry, jako przestępcę, czy kogoś, kto chce oszukiwać. Więc ten panel już minął, za chwilę będzie Rada Przedsiębiorców przy rzeczniku o 13:30. Tutaj będziemy także mówili o wdrażaniu konstytucji biznesu w życie. Już mamy ponad rok doświadczeń, no i są i dobre i złe, to znaczy częściowo udało nam się już przekonać administrację skarbową, że ta konstytucja jest na poważnie, więc już na poziomie Ministerstwa Finansów czy dyrektorów ISP jest to łatwiejsze, za to tam na samym dole jeszcze są urzędnicy, którzy uważają, że po prostu będzie jak było, to sobie pogadają, tylko ta konstytucja to jest jakiś tam sztafaż, ale ja zapowiadam, że to jest na poważnie. My będziemy pokazywali na przykład, jak nie działa instytucja, którą wyposażono rzecznika, czyli wnioski o ukaranie dyscyplinarne urzędników, którzy nie chcą stosować konstytucji biznesu w życiu. Daliśmy 4 wnioski, wszystkie zostały umorzone i to w sytuacjach czarno-białych. Na przykład jednym z nich była ta słynna żarówka w Bartoszycach, gdzie pani naczelnik złamała no ewidentnie konstytucję biznesu, zasadę proporcjonalności, kiedy się odwoływała od wyroku sądu, który stwierdził, że 2,30, bo tyle jak uszczuplenie mogłoby wynosić w tym niezarejestrowaniu tej opłaty za żarówkę na kasie fiskalnej. Najpierw było posiedzenie sądu niejawne, znaczy poza przedsiębiorcą, później z udziałem przedsiębiorcy. Za każdym razem wyrok był, że winny, ale bez kary. Nie, no bez kary, bo szkodliwa społeczna szkodliwość jest niewielka. Ona się odwołała, jeszcze podnosząc tą karę do 600 zł z argumentacją, że jest ogromna szkodliwa społeczność, ogromna szkodliwość społeczna tego czynu. No, złamała zasadę proporcjonalności, zasadę zaufania organów wobec obywatela, wobec organów państwa. Myśmy zawnioskowali o ukaranie dyscyplinarne, a system, w którym, który właśnie działa, czyli oceniają koledzy powołani z urzędu, orzekli, że jak najbardziej wszystko w porządku. I pokażemy jeszcze takie 3 przypadki. W obecności dyrektorów izb skarbowych chcemy pokazać, że muszą nastąpić zmiany, bo nie mamy czasu. Konstytucja biznesu już jest 1,5 roku. Przedsiębiorcy muszą odczuć te zmiany, bo naszym docelowym działaniem jest zrobienie takiej sytuacji, żeby w Polsce przedsiębiorca się czuł tak samo bezpiecznie, uczciwy, jak w Anglii czy w Niemczech. Chciałbym jeszcze wejść w słowo, bo wie pan, przedsiębiorcy też się kontaktują ze sobą, działając w jednej branży, ale w różnych województwach czasami spotykają się z tymi samymi sytuacjami na linii właśnie biznes, a administracja skarbowa. Mhm. I przedsiębiorca w jednym mieście mówi, że jego przypadek minister skarbówki rozpatrzył w ten sposób, bo tak zinterpretował przepisy, a w innym województwie, że zupełnie inaczej. A jak próbują, potem nie ma u nas prawa precedensu, że jedno rozstrzygnięcie obowiązuje dla innych. Ci urzędnicy czasami czują się troszkę jakby bezkarni, nie wiem, jak można do tego podejść? Ustawa daje jakby pełną odpowiedzialność dla urzędnika prowadzącego sprawę. Nawet dyrektor Izby Skarbowej nie bardzo może wpływać na postępowanie. Rzeczywiście zdarzają się takie przypadki, że w jednym województwie jest inne orzeczenie, w drugim inne. A ponadto jeszcze zdarzają się bardzo często, i pewnie pan redaktor wie o tym, że urzędnicy, że przedsiębiorcy z województwa czy z miasta, gdzie
ci urzędnicy są nadgorliwi, tak? Nie stosują konstytucji biznesu, nie stosują zasady domniemania uczciwości przedsiębiorcy i rozstrzygania tych niejasności, których się nie da usunąć na kogoś przedsiębiorcy, tylko non-stop gnębią tych przedsiębiorców, to przedsiębiorca wyrejestrowuje firmę w danym mieście i zarejestrowuje się na przykład w Warszawie. No, ale czy, absurd, no oczywiście, że tak, dlatego no, próbujemy doprowadzić do tego, żeby te standardy postępowania były jednakowe w całej Polsce. Ale czy to się w ogóle da? Czy można w ogóle urzędnika oduczyć takiego mniemania o sobie, że jestem wszechmocny, bezwładny i nieomylny? Na dwa sposoby można. Po pierwsze, on musi wiedzieć, że akceptacja takiej postawy idzie z góry. To jest raz. Dwa, że jeżeli on podejmie decyzję właśnie w duchu konstytucji biznesu korzystną dla podatnika, nikt go za to nie ukaże z jego przełożonych. Po drugie, musi mieć nad sobą, no, tak jak każdy obywatel, pewien bat, tak, w postaci no, po prostu ustawy o odpowiedzialności materialnej za swoje błędy, która jest. I która nie działa, bo ukarano jednego urzędnika, jednego słownie, przez ileś tam lat, a on się odwołał i też został to umorzone. A przy dyscyplinarnym postępowaniu to opowiadałem, jak to wygląda w tej chwili. To trzeba zmienić, bo o ile przedsiębiorca odpowiada za swoje działania całym majątkiem swoim, czasami rodziny, bo swoim osobistym, tak? Może nawet pójść do więzienia, jeżeli i wcale nie z powodu tego, że on chciał dokonać tego czynu jakiegoś, tylko po prostu gdzieś tam został wciągnięty w daną karuzelę VAT-owską na przykład. Więc tutaj powinna być ta równowaga. Owszem, przedsiębiorca prowadzi działalność na własną odpowiedzialność i to bardzo dużą, ale urzędnik, który prowadzi sprawy przedsiębiorcy, powinien wiedzieć, że jeśli podejmuje decyzje niezgodne z prawem, a one potem mają przełożenie na bankructwo firmy, no to też będzie odpowiadał. I tu postawimy kropkę. Bardzo dziękuję za rozmowę błyskawiczną, ale jakże merytoryczną. Adam Abramowicz był gościem Śląskiego Biznesu. Dziękuję bardzo. Dziękuję.